Rozmawia sobie nawet w noworoczny poranek. Dziś podczas kąpieli w Przerębli panu Jerzemu towarzyszyło dwoje innych śmiałków i nasza kamera. Ile w sumie godzin spędził pan już w takiej lodowatej wodzie? Oczywiście skrzętnie prowadzę cały pamiętnik od 1999 roku. Także z dokładnością do 10 minut mam dzisiaj 301 godzin i 25 minut. Ta zimna woda panu właśnie zdrowia dodaje, nie ujmuje bynajmniej. Nie ujmuje, wręcz przeciwnie, dodaje dużo kondycji, siły witalne wzrosły. Jak widzicie państwo, no, ja przechodzę drugą młodość sportową, wielokrotnie to podkreślałem, że no z czego to się wzięło, no tylko właśnie z tego zimna. Pana Jerzego znam już od dłuższego czasu i po prostu jego osoba mnie fascynuje, te jego kąpiele w okresie zimowym. No i w ubiegłym roku postanowiłem, że sam spróbuję po prostu wejść do wody. Jak jesteśmy tutaj, to zwykle biorę albo kawę, albo herbatkę, zależy jak, o której porze jest i o której pijemy tą kawę czy herbatę. A w domu oczywiście czeka gorący rosół albo gorąca zupa pomidorowa, żeby, prawda, przyjechać i rozgrzać się tą zupą.